It's Hugh Perlman, urodzony w 1945 roku w Tel Awiwie Skrzypek. Kolejna osoba na naszej liście z polskim pochodzeniem. Jego rodzice wyemigrowali właśnie z Polski. W wieku czterech lat niestety zaharował na polio, przez co przez całe życie musiał poruszać się o kulach lub przy pomocy elektrycznego wózka. Perlman grał m.in. w Białym Domu podczas wizyty królowej Elżbiety II w 2007 roku. Wykonał Air and the Simple Gifts na inauguracji Baracka Obamy w 2009 roku. Możecie go też kojarzyć z wykonywania muzyki do listy Schindlera.